Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już mnie widział. Ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, którego pragniemy, którego miłujemy. Duchu Prawdy, o Tobie mówił Chrystus, że jesteś parakletem, pocieszycielem, że przychodzisz od Ojca, że przychodzisz wtedy, kiedy Jezus prosi Ojca o Ciebie dla nas. Więc prosimy, abyś stąpił na nas dzięki miłosierdziu Ojca, dzięki prośbom Jezusa. Stąd na nas, abyśmy i teraz, w czasie tej mszy świętej, tej nauki i zawsze mogli doświadczać Twojej delikatnej, pięknej obecności, Twojej mocy, Twojego działania, Twojego prowadzenia. Tak jak również święty Filip, o którym usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. Szala Maria, Maria, Malacheletalan. Adonai, 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 Ibachalache, Shalach, Malachenu. Dzieje apostolskie to dzieje Kościoła, dzieje pierwszej wspólnoty wiary, która przyjęła Jezusa, uwierzyła w Jego zmartwychwstanie. Byli to ludzie pokorni i pełni mocy Bożej, pełni ognia Ducha Świętego. Jednym z nich był Filip, który został namaszczony i powołany do tego, aby szczególnie ubogim, wdowom i sierotom głosić Chrystusa i czynić miłosierdzie. Został skierowany do miasta Samarii, aby tam głosić Chrystusa. Przybył sam, ale nie był sam, bo skoro zmartwychwstały Chrystus jest tym, który głosi Chrystusa,
To więc Filip nie był sam, był z Chrystusem. Chrystus był w nim. Głosił Chrystusa, który przebywał w nim, w jego sercu, w jego ciele, w jego umyśle. Filip, napełniony Duchem Świętym, czynił tak wielkie znaki, że ludzie z uwagą i skupieniem słuchali to, co mówił Filip. Napisał ewangelista Łukasz, który też napisał tą Księgę Dziejów Apostolskich. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Widziały znaki, które czynił w imię Pana, którego głosił. Więc oni byli poruszeni tym, że słowo Filipa ma moc, że to jest człowiek Boga, człowiek od Boga, który nie żyje dla siebie, nie żyje dla swoich interesów i spraw. Nie przyszedł do Samarii, żeby zarobić na Panu Jezusie, żeby gromadzić skarby, żeby ich jakoś uwieść pięknymi słowami, żeby ich zmanipulować, żeby głosić propagandę chrześcijańską, ale głosić miłosierną miłość Pana, która nigdy nie przeminie, której pragnie każdy człowiek. I oni pragnęli tego, tej miłości Jezusowej. Pragnęli tej nauki, którą głosił im Filip. Z donośnym krzykiem wychodziły duchy nieczyste. Sparaliżowani powstawali. Chromi zaczęli normalnie poruszać się. Wielu innych nieszczęśliwych, cierpiących, nawet umierających zostało uzdrowionych, ożywionych, a nawet byli wskrzeszani umarli. Przede wszystkim umarli duchowo. Święty Filip był człowiekiem pełnym pokory, ale niezwykle odważnym. W ciągu krótkiego czasu, dokładnie nie wiemy, ile tam był, może kilka tygodni, może więcej, to miasto zamieniło się w pełni w miasto chrześcijan. Wielka zaś radość zapanowała w tym mieście. Zdobył to miasto dla Chrystusa jeden człowiek. Pokorny sługa Boga, przyjaciel Chrystusa, Filip. Podobnie jak kiedyś Jonasz zdobył Niniwę dla Boga. Podobnie Filip, a nawet jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, bo Jonasz uciekał przed Bogiem, przed wolą Bożą, przed misją, bał się, a Filip zawsze z odwagą przyznawał się do Pana. I dlatego Bóg mu tak błogosławił. Dlatego Bóg nie żałował mu żadnej łaski. Dlatego zawsze wysłuchał Bóg każdą jego prośbę. Dlatego było tyle nawróceń. Jakże nam brakuje takich ludzi jak Filip w Kościele naszym, katolickim, który kochamy. Kościół, który jest jeden, święty, powszechny, czyli właśnie katolicki i apostolski. W tym Kościele jesteśmy, w tym Kościele pragniemy żyć i umrzeć, otrzymując łaskę Bożą w obfitości w sakramentach, na modlitwie. Mimo że Kościół na naszych oczach w wielu miejscach upada, umiera, staje się mały, ale my kochamy to dzieło Bożej miłości, mimo wielkiej słabości grzechów nas samych i wielu innych. Dlatego nie można odejść z Kościoła, mówiąc, tyle zła się dzieje, odejdę. Ale gdzie pójdziesz? Do kogo? Tak jak święty Piotr, który powiedział na słowa Chrystusa, czy wy chcecie odejść, bo wielu odchodziło od Chrystusa, kiedy głosił trudne nauki, związane również z tajemnicą Jego ciała, Jego krwi, to powiedział, do kogo pójdziemy? Panie, Ty masz słowa życia wiecznego. Myśmy poznali i uwierzyli, że jesteś świętym Boga. A więc jeżeli, jak Piotr, uwierzyliśmy, że Chrystus jest świętym Boga, to nie możemy od Niego odejść. Mimo że wielu odchodzi, mimo że wielu gorszy, mimo że wielu w Kościele rani, krzywdzi, ale także wielu jest podobnych do Filipa. Wielu głosi Pana Jezusa, tak jak Filip. Mamy takich kapłanów, mamy takich świeckich, mamy takie rodziny, mamy takie osoby samotne, oddane Bogu, niewiasty, mężczyzn, którzy jak Filip
głoszą Pana Jezusa całym swoim życiem, pięknym życiem, Jemu całkowicie oddanym. A może tak być, że Pan przez wzgląd na Ciebie, nie tylko Twoich bliskich nawróci, ale wielu, wielu. A może nawet przyczyni się do tego, że przez Twoją modlitwę i wiarę i żarliwość Pan będzie nawracał wiele osób z Twojego miejscowości, z Twojej parafii, osób z Twojej pracy. Tak naprawdę wiele osób chce słuchać z uwagą i skupieniem, kiedy głosi się słowo o miłości Jezusa i potwierdza swoim życiem i niezwykłymi czynami, cudami. Chcemy słuchać takich ludzi, którzy są od Boga, którzy nie są oszustami, nie są fałszywi. Są w tym, co mówią o Chrystusie, szczerze do bólu. Autentyczni, aż można powiedzieć do przesady, ale nie można być dwulicowym, nie można udawać, nie można się popisywać, nie można slebiać, nie można iść na kompromis ze złem tego świata. Święty Filip nie wchodził w kompromis z tym światem. On ten świat zdobywał dla Pana Jezusa. Zdobył Samarię. Więc jak wiele może jeden człowiek, który jest całkowicie oddany Panu Jezusowi. W Jerozolimie apostołowie dowiedzieli się, co się stało w Samarii dzięki Filipowi. Że Samaria przyjęła Słowo Boże o Chrystusie. Radowali się tym, bo jakże nie cieszyć się tym, że inni bracia i siostry czynią wielkie rzeczy w imieniu Chrystusa. Trzeba za to dziękować Bogu, błogosławić, że mamy takich właśnie ludzi w Kościele. Cieszyć się, że tyle dobra przynoszą, tyle pięknych owoców. Wspierajmy ich, módlmy się za nich, naszych braci, siostry, naszych przyjaciół. Bez zazdrości, bez zawiści, bo to niszczy każde dobro w Kościele. Więc udali się tam do Samarii Piotr i Jan, czyli ci, którzy byli najważniejsi w Kościele. I przyszli, modlili się, aby otrzymali Ducha Świętego, czyli sakrament bierzmowania. Apostołowie potwierdzili, że to, co uczynił Filip, jest dziełem Boga. Że Filip jest sługą Boga, jest umiłowanym przez Kościół, umiłowanym przez Chrystusa. Otrzymali Ducha Świętego, kiedy oni położyli swoje dłonie, Piotr i Jan. Wyobraźmy to sobie, tysiące chrześcijan nawróconych, którzy byli już ochrzczeni, ale jeszcze nie przyjęli bierzmowania. Po bierzmowaniu, albo w czasie bierzmowania otrzymali obfite wylanie Ducha Świętego tak, że było to widoczne, że był taki poryw, taka modlitwa uwielbienia i chwały, taki zachwyt nad Bogiem, takie poruszenie i radość. Tak, kiedy przychodzi Duch Święty, to dzieje się w Kościele. Ale niestety trzeba też czasem ze smutkiem powiedzieć, że nie zawsze tak jest, bo przecież tysiące młodych, choćby i w Polsce, przyjmuje każdego roku bierzmowanie i powiemy i co? I właściwie nic. Nic się, albo prawie nic nie zmienia w ich życiu. To znaczy nie idą za tym, co przyjęli. Nie przyjmują z radością to, że ten sakrament jest sakramentem, kiedy Duch Święty wstępuje na nich i umacnia ich różnymi darami, charyzmatami. Powinno to być w nich widoczne przez to, że jeszcze bardziej zaangażują się w życie Kościoła, w ewangelizację. Sakrament bierzmowania to jest posłanie do ewangelizacji. To nie jest posłanie do spania, do odpoczywania, do pożegnania z Kościołem i wiarą. To jest początek ewangelizacji. I to jest nawiązanie też do młodego Pana Jezusa. Młodego Jezusa, kiedy miał 12 lat i był w Jerozolimie. I wiemy, że wtedy nauczał kogo? Nauczycieli Izraela. 12 lat. Co robił wtedy? Czyli ewangelizował, głosił dobrą nowinę. Jeszcze chłopiec. Jakie było wtedy poruszenie? Dlatego sakrament bierzmowania do tego nawiązuje. Do tego, co czynił Pan Jezus w świątyni jako 12-letni chłopiec. Czyli bycie namaszczonym, posłanym do ewangelizacji. Więc módlmy się, żeby młodzi, którzy przyjęli sakrament bierzmowania albo przyjmą w najbliższym czasie, byli takimi jak Filip. Żeby było widoczne to, że oni są chrześcijanami, młodymi,
mocnymi, którzy nie wstydzą się tego, że są katolikami, że głoszą Chrystusa, że to nie jest powód do wstydu, do tego, żeby się ukryć z tym teraz, żeby nie przyznawać się, tylko jeszcze bardziej mówiąc, jestem chrześcijaninem, głoszę wam Jezusa. Módlmy się o takie poruszenie młodych i dzieci w Kościele, szczególnie w Polsce. Bo trzeba ze smutkiem powiedzieć, właśnie przypomnieć, niestety coraz mniej jest powołań. Parafie, diecezje zmniejszają się, kurczą, obumierają, seminaria, nowicjaty, domy zakonne. Coraz mniej jest także tych, którzy chcą być w małżeństwie. Coraz więcej osób żyje po prostu z dnia na dzień bez relacji miłości, bez sakramentu małżeństwa. Wielu młodych odchodzi od Kościoła, wielu popełnia samobójstwo. Wielu gardzi nawet Kościołem i kapłanami. Wielu nie chce mieć dzieci, jeżeli żyją w małżeństwie. Niestety pod tym względem Polska też również demograficznie obumiera. Ale nie trzeba rozpaczać, nie trzeba wpadać w przygnębienie. Zawsze nadzieja jest w Panu Jezusie. To nie jest naiwność, to nie jest głupota, ani jakaś płytkość myślenia, powierzchowność. Kiedy wierzę w Jezusa, kiedy proszę, aby przyszedł Duch Święty na mnie i na moich bliskich, na cały świat, na cały Kościół, na naszą ojczyznę, na ojczyznę, z której pochodzimy, bo tutaj też są osoby ze Słowacji, nasi bracia, siostry, to naprawdę przychodzi Duch Święty i daje życie duchowe, ale także małżonkowie otwierają się na życie, a ci, którzy żyją w konkubinatach, pragną żyć w sakramencie miłości małżeńskiej, pragną żyć nowym życiem. Bo tak jest z tymi, którzy z ducha narodzili się. Nikt nie wie, skąd przychodzą i dokąd podążają. To znaczy, oni zawsze żyją w Duchu Świętym. Oni nie czynią tego, co chce świat, ale co chce Duch Święty. Tak jak Filip. Podążajmy za Filipem. Podążajmy za Chrystusem, za którym idzie Filip, za którym idą ludzie, którzy są prawdziwie przyjaciółmi Boga, kochają Boga. Idźmy za tymi ludźmi, idźmy razem z nimi, za Jezusem i głośmy Go. Niech więc Pan dzisiaj też rozpali w nas wszystkich sakrament bierzmowania. Wielu z nas jest już w dojrzałym wieku, wielu też także starszych, ale to nie znaczy, że nie masz głosić Chrystusa. Nie tylko dzieci i młodzież, ale także i my, i ty, i ja. Nie możemy tego zaniedbać. To jest podstawowy, pierwszy obowiązek nas, którzy jesteśmy katolikami, wierzącymi w Pana, głosić Go. Jeżeli ktoś tego nie czyni, to zaprzecza sobie. To nie jest w pełni katolikiem. Katolik to ten, który głosi Pana w Duchu Świętym, jak Filip i tak jak wspominany dzisiaj apostoł Maciej, który w żarliwości dorównał, a nawet przewyższył wielu apostołów. Panie, daj nam swojego ducha, a to nam wystarczy.